najdostojniejszy księże prowincjale, księże Adrianie, prowincjale prowincji poznańskiej, księże Palotynów, wraz z prowincjałami byłych kadencji i wszystkimi księżmi Palotynami tu obecnymi, na czele z księdzem Józefem, jubilatem. Też drodzy bracia kapłani diecezjalni, na czele z księdzem infuatem Józefem, księdzem prałatem Bogusławem i księdzem dziekanem Wiesławem. Szanowne panie, szanowni parlamentarzyści, panie posłanki, panie senatorze, szanowny panie prezydencie tego miasta, wraz z osobami towarzyszącymi, pani przewodnicząca Rady Miasta Wałbrzycha, wszyscy dostojni goście tu obecni i tutejsi parafianie, siostry i bracia w Chrystusie. Ksiądz prowincjał bardzo zgrabnie powiedział, ładnie i zgrabnie powiedział połówkę homilii, a ja teraz dodam drugą połóweczkę i będziemy mieć całość homilii. Moi drodzy, to co słyszeliśmy z księdza prowincjała dotyczyło głównie właśnie osoby naszego drogiego jubilata, który dzisiaj dokładnie kończy setny rok życia, bo urodził się 4 sierpnia 1918 roku. Jest starszy od naszej niepodległej, bo niepodległa zaistniała oficjalnie 11 listopada, a on już był, prawda, wtedy chłopczykiem, niemowlęciem, nad którym czuwała mamusia. Tak więc to jest rzadki jubileusz. Ja po raz pierwszy w takiej uroczystości uczestniczę jako kapłan i jako biskup. Rzadka uroczystość. Możemy sobie przypomnieć na początku słowa psalmisty pańskiego, który mówi: miarą naszego życia jest lat 70, a 80, gdy jesteśmy mocni. A tu 100 lat, ani więcej jak 70, 80. Psalmista pański nawet nie miał takiej wyobraźni, żeby przewidzieć, że właśnie ludzie będą dożywać 100 i więcej lat. Dlatego możemy powiedzieć, że przeżywamy dzisiaj taki szczególny dzień, taki wyjątkowy, historyczny, prawda, szczególny, gdy dziękujemy Panu Bogu za dar życia kapłana, na którego zegarze życiowym pojawiła się cyfra 100. Moi drodzy, od przeszło 70 lat jest ten jubilat kapłanem. Kapłanem zostały tu już częściowo przypomniane trzy funkcje kapłańskie, które każdy kapłan pełni za wzorem Jezusa Chrystusa, pierwszego wiecznego kapłana. To jest głoszenie Bożego Słowa, to jest sprawowanie świętej liturgii, czyli sprawowanie sakramentów świętych, i to jest troska o biednych, o chorych, o ludzi, prawda, cierpiących. I moi drodzy, myślę, że te funkcje bardzo pięknie wypełnił ksiądz jubilat, ksiądz Józef. Wspominał częściowo o tym ksiądz prowincjał. Moi drodzy, a w tej chwili chcemy popatrzeć na trzy osoby, które zostały przez Pana Boga wybrane, i z pewnością ksiądz Józef ideały tych trzech osób, prawda, wypełnił w swoim życiu. Ucieleśnił te ideały w swojej kapłańskiej posłudze. Jakie mam na myśli osoby? Te osoby z dzisiejszej liturgii słowa. To jest prorok Jeremiasz, to jest ostatni prorok Starego Testamentu, święty Jan Chrzciciel, i to jest patron dnia dzisiejszego, święty Jan Wianney. Oni razem wzięci
pięknie wypełnili tę potrójną misję, jaką otrzymali od Chrystusa za pośrednictwem Kościoła. No, prorok Jeremiasz otrzymał tę misję wprost od Pana Boga. Moi drodzy, Jeremiasz i Jan Chrzciciel to przykład gorliwego przepowiadania Bożego Słowa. To przykład głoszenia prawdy, nie ludzkiej, ale prawdy Bożej. Natomiast ten trzeci bohater dzisiejszego dnia, święty Jan Wianney, patron proboszczów, nas szczególnie zachwycił tą, prawda, misją liturgiczną, bo był człowiekiem rozmodlonym, szczególnie poświęcił swoje życie służbie w konfesjonale, a więc udzielał sakramentu pokuty, pojednania i także dbał o biednych jako proboszcz. No więc spójrzmy na te trzy postacie, których ideały myślę, że bardzo pięknie odwzorował nasz dzisiejszy jubilat ksiądz Józef. Moi drodzy, prorok Jeremiasz skazany był na śmierć. Za co? Za to, że był wierny prawdzie. Nie mówił tego, na co oczekiwali ludzie, ale mówił to, co mu Bóg nakazał, co mu Bóg polecił. A więc nie stosował się do żadnej poprawności ludzkiej, ale nasłuchiwał, co mówi Bóg. I każde polecenie Boże wypełniał, mówił prawdę i wiemy, że został skazany na śmierć, ale cudem właśnie ta śmierć została oddalona. To prorok Jeremiasz. Przypomnę, on działał na przełomie wieku VII i VI, prawda, przed Chrystusem w Królestwie Judzkim. Święty Jan Chrzciciel to człowiek wielkiej pokory i wielkiej odwagi. To bardzo takie piękne przymioty, które zdobią wielu kapłanów, biskupów. Powinny zdobić nas wszystkich. Pokora i odwaga. Przypomnijmy sobie, jak Jan Chrzciciel był pytany, czy jest Mesjaszem, kim jesteś, bo pięknie mówił, bo był bardzo ascetyczny, bo był rozmodlony. Ludzie pytali. On niczego sobie nie przypisywał, ale wszystko czynił, żeby pokazać ówczesnemu światu Jezusa, Mesjasza, którego był poprzednikiem, z którym się spotkał jeszcze wtedy, gdy był w łonie matki, gdy Maryja przyniosła Jezusa pod sercem do świętej Elżbiety. Moi drodzy, wielki prorok, wielkiej pokory, on ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. To była dewiza jego życia. Wszystko dla Chrystusa budował, odkrywał, pokazywał wielkość Chrystusa. On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. A wiemy, że my, słabi ludzie, często usiłujemy sobą zasłaniać Pana Boga. Chcemy stać się wielki kosztem, prawda, jakiegoś może nawet poniżania, czy lekceważenia Pana Boga. A kto Boga wywyższa, kto Bogu oddaje chwałę, to staje się wielki. To staje się beneficjentem Bożego pokoju. Tak jak mówiliśmy w hymnie dzisiaj, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wszyscy chwalący Pana Boga otrzymują Boże błogosławieństwo, otrzymują pokój, za którym tęskni ludzkie serce. Nie pokój światowy,
o którym mówi świat, ale pokój ten Boży, który pochodzi od Pana Boga. Jan Chrzciciel, człowiek wielkiej pokory. Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka jego sandału, mówi o Jezusie. Idź za mną ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandału. To był wyraz pokory. Moi drodzy, w średnim wieczu takim człowiekiem o szczególnej pokorze był święty Franciszek z Asyżu, patron waszej parafii. Zreformował Kościół średniowieczny swoją pokorą, posłuszeństwem. Trzy wieki później próbował uczynić też, prawda, coś dla Kościoła Marcin Luther, ale poszedł inną drogą. Nie poszedł drogą pokory. Nie poszedł drogą posłuszeństwa. Tylko chciał właśnie być rewolucjonistą. I Kościół się rozdzielił. I ta rana do dzisiaj jest raną krwawiącą, nie dającą się tak łatwo, prawda, zagoić, mimo ruchu ekumenicznego, który od wielu dziesiątków lat trwa. A więc, moi drodzy, pokora, im więcej pokory w małżeństwie, w gronie kapłanów, w gronie biskupów też, im więcej pokory w parlamencie, w życiu publicznym, tym życie jest piękniejsze. Bóg jest pokorny. Jezus dał się do krzyża przybić, mając moc w sobie. Ale przyszło wywyższenie, bo Bóg pokornym daje łaskę. Strąca możnych stronu, a wywyższa pokornych. Maryja to powiedziała w modlitwie Magnifikatu świętej Elżbiety. I drugi przymiot Janowy to właśnie odwaga. Mowa była o Herodzie. Przypomnę, że ten Herod, o którym dzisiaj Ewangelia mówi, to jest syn tego Heroda Wielkiego, który kazał wymordować dzieci do lat dwóch, prawda, w Betlejemie. On miał trzech synów, Archelaosa, Antypasa i Filipa. Ten pierwszy zmarł szybko, a ci dwaj pozostali, otrzymali w darze, prawda, terytoria ówczesnej Palestyny. I tenże Antypas, który był nazywany wtedy Herodem, tak po ojcu się imię przyjęło, właśnie zabrał, ukradł, ale w sposób chyba jawny, żonę swojemu bratu, Filipowi. Jak to Jan zobaczył, nie udawał, że tego nie widzi. Nie kierował się poprawnością, no, żeby nie drażnić, żeby się nie narażać. Stanął przed mocarzem ludzkim i powiedział, nie godzi ci się mieć żony twego brata, bo to jest cudzołóstwo. Herodiana to słyszała i tylko czekała na... I wtedy właśnie Jan się znalazł, wylądował w więzieniu. Ale na tym nie było, na tym się nie skończyło. Czekano na okazję i się nadarzyła. Na urodzinach Heroda była wielka uczta, prawda, słyszeliśmy, jak to wyglądało. Herod lekkomyślnie obiecał tej, prawda, córce Herodiady, że wszystko jej, tak się na nią zapatrzył, że wszystko zgodził się jej dać, co będzie chciała. A mama jej dorodziła, żeby zażądała głowy na chrzciciela. I Herod po prostu się już nie wycofał. Jan został ścięty. Za co? Za to, co mówił. Za to, co czynił. Moi drodzy, ileż kapłanów, ileż biskupów właśnie w okresie totalitaryzmów, które, prawda, tyle nieszczęścia spowodowały w Europie. Ile właśnie zginęło za wierność ideałom Ewangelii. Owszem, znaleźli się tam gdzieś może tu i ówdzie zdrajcy, ale w większości
to byli świadkowie prawdy, świadkowie Ewangelii. Myślimy i wierzymy i widzimy, że do tych świadków prawdy należy ksiądz jubilat Józef. Dwa totalitaryzmy przeżył i to jakby w całości, bo ma długie życie. I moi drodzy, jeszcze parę słów o tym trzecim naszym bohaterze liturgicznym, jakim jest święty Jan Wianney. On też był kaznodzieją, ale akcent położył na co? Na modlitwę. Godzinami klęczał przed Najświętszym Sakramentem. Modlił się za świat. Dzisiaj we wieczór czytamy piękne słowa jego, jego katechezy. Tam mówi, że największym zobowiązaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Te dwie czynności czynią człowieka szczęśliwym. Są szczęściorodne. Jak ktoś nie chce, nie może wierzyć, to mu wierzy, niech spróbuje. Niech podejmie właśnie to wezwanie i się przekona. A dzisiaj ludzie patrzą, żeby było tylko życie, prawda, wygodne, bezpieczne. Im się wydaje, że będą żyć, że nie będą umierać. A umierają. Nie zakostowawszy, prawda, smaku życia. A smak naszemu życiu nadaje przyjaźń z Bogiem. Modlitwa i miłość bezinteresowna, autentyczna, niewykoszlawiona, o której mówi świat. Święty Jan Wianney, moi drodzy, miał kłopoty, żeby zostać księdzem, bo miał słabe uzdolnienia, ale miał wielkie serce. W 1815 roku wyświęcony, 40 parę lat był proboszczem. W najmniejszej niemal parafii, Wars. W parafii takich, prawda, niedowiarków, bezbożnej. I zostawił ją, gdy umierał 4 sierpnia 1859 roku, zostawił jako wspólnotę rozmodloną. Ponad milion osób, ktoś wyliczył, w ciągu jego kapłańskiej posługi przybyło do Ars, żeby się u niego spowiadać, żeby go spotkać. A on pokutował też za ludzi, których spowiadał. Zadawał ludziom pokutę, ale sam tę pokutę właśnie w części wypełniał. Jako spowiednik. To jest właśnie przykład dla kapłanów. Także na dzisiaj. Byłem niedawno w Anglii, miesiąc temu, u naszego księdza, może go znacie, Wiesia Mroza. Bierzmowałem tam, prawda, niedaleko Londynu, w polskiej parafii, polonijnej parafii, kilkadziesiąt osób. I ksiądz mnie później pokazał, proszę zobaczyć, jak wygląda u nas konfesjonał. Poszedłem, był to jeden konfesjonał. I tam stały wiadra, szczotki, prawda, miotły do sprzątania kościoła. Tam nigdy ludzie nie widzieli księdza. Właśnie w konfesjonale. Do tego to doszło. Jak to święty Jan z nieba widzi Wianney, to może płacze nad tym, co się stało w kościele. Trzeba to zmienić. A tak trudno je zmienić, żeby było inaczej, tak jak Bóg tego pragnie. Moi drodzy, to piękna postać, święty Jan Wianney. Wiemy, że papież Benedykt, jak było 150-lecie śmierci świętego Jana Wianneya w roku 2009, to ogłosił rok kapłański. Pojechaliśmy z pielgrzymką kapłanów, to w koncelebrze na placu św. Piotra z papieżem Benedyktem celebrowało
chyba około 15 tysięcy kapłanów. Chyba największa koncelebra w dziejach Kościoła. W roku 2009. To tak na marginesie. Moi drodzy, kończę tą długą połówkę, żeby nie była za wiele dłuższa od ojca prowincjała. To właśnie taką serdecznymi gratulacjami dla księdza jubilata. Sądzę, że te ideały, o których mówimy, które odkrywamy w tych wielkich ludziach świata, Kościoła, tu wymienionych przed chwilą, właśnie chcemy pogratulować pięknej drogi życia i Panu Bogu podziękować za dar życia, kapłaństwa i za to dobro, które rozdał przez posługę kapłańską księdza jubilata Józefa. Była to także posługa profesorska. Był rektorem 6 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. A o innych zasługach to można sobie będzie jeszcze doczytać. W każdym razie mamy za co dziękować i dzisiejsza uroczystość jest także dla nas wezwaniem, byśmy prosili o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Byśmy właśnie, no bo bez pasterzy nie ma Kościoła. Bez księdza nie ma mszy świętej. Nie ma spowiedzi. Nie ma Eucharystii. W niektórych sprawach świecy mogą nas wyręczyć. Ale są takie czynności, gdzie kapłan może tylko tę czynność spełnić. Dlatego Bogu dziękujmy i wypraszajmy dla naszego księdza jubilata łaskawość Bożą na ten czas, który Pan Bóg jeszcze mu, prawda, w darze przedłoży. Amen.